Cześć! Dziś pokażemy, jak szybko podłączyć radio samochodowe, więc przenosimy się do Citroena Berlingo. Najpierw wyjmujemy radio za pomocą wyjmaków. Wypinamy radio oryginalne i wpinamy radio na Androidzie. Ten gąszcz przewodów to moduł sterowania z kierownicy, który przygotowaliśmy wcześniej i tu się chwilę zatrzymajmy. Samo przygotowanie takiego modułu nie jest trudne, bo łączysz wszystko wedle schematu. Tu jest kostka, która wychodzi z samochodu, tu kostka naszego modułu. Złącza ISO z modułu do radia. A tu mamy dodatkowy przewód, który dobieramy do konkretnego radia, czyli w naszym wypadku będzie to przewód uniwersalny. W tym przypadku łączymy go za pomocą przewodów K1, K2 i masa do przewodów SW C1, 2 i masa po stronie kostki radia. Jeśli radio w takiej konfiguracji nie nauczy się przycisków z kierownicy, trzeba zamienić połączenia przewodów K z SWC. Potem idzie już połączenie kostka w kostkę i można przejść do nauki przycisków z kierownicy. Separator antenowy z niebieskim przewodem do plusa z kostki. I radio jest podłączone. Na uwagę, w radiu 7901 zasługuje rozbudowany korektor dźwiękowy. Zostaje tylko wyciąć kawałek plastiku, założyć ramkę i gotowe. Konieczne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Do następnego filmu.